kontynuując swoją wyprawę po Azji, postanowiłem nadjechać do Kanchanaburi, żeby osobiście przekonać się, co stało się ze świątynią tygrysów. I lecimy do środka zobaczyć, jak tam wygląda. Świątynia tygrysów już od wielu lat wzbudzała skrajne wręcz emocje i kontrowersje. Miejsce turystyczne, które okryło się złą sławą na cały świat. No, kasa biletowa chyba chwilowo nieczynna. Zresztą, jak widzicie, jest symbol zastawiony, znaczy się. Kolega twierdzi, że kasierkę zjadł tygrys. A może nie o tej godziny? Nie, no jest zapisane, że tu jest gastronomia przygotowana. Ludzi, a tu nikogo nie. Dobra, chodź, że o tam jest jakiś ten człowiek żyjący. Gdzie? Już na pierwszy rzut oka miejsce to wydaje się opuszczone, chociaż nie do końca, bo jest przy bramie strażnik, ale nic się tutaj nie dzieje. Jeszcze niedawno to miejsce było jednym z najbardziej atrakcyjnych miejsc w Tajlandii. Oh, sorry. No more tigers? No more tigers? Yeah. Nie wiem, co tam zwierzaki lubią. Ochroniarz zezwala nam, abyśmy bezpłatnie wjechali na teren świątyni. Przechodząc bramę, mam wrażenie, że jestem bardziej na safari niż na terenie jakiejś świątyni. Jakaś farma zwierzątek. Zwierzęta, które tutaj spotykam, wydają się być niegroźne. Postanowiłem je poczęstować bananami, które zabrałem sprzed bramy. Myślałem, że są agresywne, ale widzę, że za bardzo nie. Jak coś, to w te pędy. Myślałem, że będzie niebezpiecznie, ale bawoł jest całkiem spokojny. Koleżance, dziękujemy. Gimek! Raus, kurde. Tuż przed głównym placem stosowna informacja dla turystów, jak należy się zachować, gdy spotka się buddyjskiego mnicha. W drodze do samej świątyni są wybiegi tych tygrysów, które tutaj sobie żyły, ale wszystko to zostało już tutaj zamienione na rezerwat przyrody. Oczywiście wchodząc w klimaty tygrysa, po cichu liczę, że gdzieś tutaj jakiś się zachował. Buddyjscy mnisi są tutaj gospodarzami na 20 hektarach do dziś. Za chwilę ich odwiedzimy, ale chcę wam pokazać, jak to wyglądało jeszcze niedawno. W 1999 roku otrzymali pierwsze tygrysiątko, później dostali kolejne 4 i tak powoli zwierzątek przybywało. Były centralny wybieg dla tygrysów. W Tajlandii jest powszechnie wiadomym, że jeżeli ktoś znajdzie chore lub porzucone zwierzę, to może go przynieść do świątyni, wtedy mnisi się nim zajmą.
Kiedy tygrysów przybywało i miejsce to stało się jednym z najbardziej atrakcyjnych miejsc w Tajlandii, znaleźli się i tacy, którzy zaczęli oskarżać opata klasztoru, że tutaj znęcają się nad zwierzętami i nimi handlują. Szybko zaczęła się rozkręcać krucjata światowych mediów, która zresztą brnęła w negatywnej retoryce przeciwko mnichom, wytykając im przychody 3 milionów dolarów rocznie. Taki, że za wstęp do świątyni była pobierana opłata w wysokości 600 batów tajskich, czyli 16 dolarów, plus ewentualne koszta za robienie sobie zdjęć z tygrysami. No i świątynię odwiedzało rocznie tysiące ludzi. Zrobili tak, że ta cała infrastruktura może być wykorzystana i tygrysa już tutaj nie uświadczysz, ale za to spotkasz bardzo dużo innych zwierząt. Zapytam mnicha, czy mogę sobie. Od 2001 roku trwa już nieustannie walka pomiędzy obrońcami zwierząt a mnichami. Czyli możemy zobaczyć lwa zamiast tygrysa. Myślałem, że do tej świątyni dotarliśmy z Arkiem sami, ale okazuje się, że też przyjechał inny samochód i jeden z robotników chce nam pokazać coś w tajemnicy. No, słuchaj tego, no, mieli tutaj 140 tygrysów jeszcze 2 lata temu. Niestety język angielski jest problemem, do teraz jeszcze nie dowiedzieliśmy się, co zrobili z tymi tygrysami, ale myślę, że dojdziemy do tej informacji. Aktualnie w całej świątyni mam jednego lwa, którego po cichu trzymają gdzieś tutaj, za chwilkę zobaczymy. Od 2004 roku przeciwnicy tej świątyni prowadzą już absolutnie nieustanną kampanię na rzecz uwolnienia tych tygrysów. Do tej całej złej opinii dołączają byli pracownicy świątyni, niezadowoleni wolontariusze, którzy kiedyś tutaj na ochotnika zgłaszali się do pracy. Co mówią mnisi? Ano to, że to właśnie złośliwość dawnych pracowników i wolontariuszy powoduje to światowe zamieszanie, że w zasadzie tutaj nic się takiego złego nie dzieje. Ci z kolei zarzucają mnichom, że tygrysy są tutaj bite, że klatki są za małe, że nie jest odpowiednia opieka medyczna i tym podobne. Władze Tajlandii w końcu zostały zmuszone, żeby zająć jakieś stanowisko. Mnisi jednak sprzeciwiają się wysłanym komisjom, kontrolom władz, aby wejść do świątyni. Z kolei Departament Parków Narodowych Tajlandii próbuje na własną rękę skonfiskować im te tygrysy, próbując różnych sztuczek. Ale urzędnicy, którzy przybywają na miejsce, są przy bramie wjazdowej na obiekt po prostu powstrzymywani i nie wpuszczani. W końcu dochodzi do tego, że całodobowo czymią straż przy tej bramie i odmawiają wejścia na obiekt każdemu, dosłownie każdemu. Czyli ten numer się nie udał, nie zobaczymy tu tego lwa. Schował się. No. Idziemy w inne miejsce, może tam go zobaczymy. Konflikt z władzami to już była przesada. Okazuje się, że urzędnicy otrzymują pozwolenie sądowe na wejście i 30 maja w 2016 roku ponad 500 oficerów, urzędników szturmują świątynię. Rozpoczęto odstrzał bronią do usypiania zwierząt i załadunek tygrysów na samochody. Podczas całego tego zamieszania z klatek uciekają 4 tygrysy. Zaczęły już później zabijać zwierzęta na terenie świątyni. Wybuchła wręcz panika. Mnisi odpuszczają, służby robią swoje na terenie obiektu. Oczywiście mnisi nie pomagają wyłapywać tych tygrysów, przez co akcja wydłuża się do ponad tygodnia. Konfiskata 137 tygrysów staje się faktem. Tygrys bengalski trafia w inne miejsca, a media na całym świecie grzmią o sukcesie bohaterów inwazji. Urzędnicy i obrońcy praw zwierząt pokazują jakieś stare skóry po tych padniętych tygrysach.
Z zamrażalek są wyciągnięte jakieś malutkie kocięta, które też są niby potwierdzeniem na to, że oni mieli rację. Później okazało się, że te kocięta były zamrażane, kiedy w taki naturalny sposób padły, aby nikt nie zarzucał mnichom handel nimi. Zastanawiam się, kto tak naprawdę miał w tym przedsięwzięciu największy interes, aby tygrysy zmieniły miejsce swojego pobytu. Nie wykorzystano w ten sposób doświadczenia także mnichów. Przecież niewątpliwie mieli oni największy obieg, najbardziej przystosowany i oczywiście największe doświadczenie w hodowli. Można było przecież zacząć od zwiększenia opieki weterynaryjnej chociażby. Ciekawe, czyje tak naprawdę interesy były w konflikcie z mnichami. Przecież zwierzęta były tylko i wyłącznie pretekstem, aby tutaj zrobić z tym porządek. Wiele pytań ciśnie się na usta. Czy w Tajlandii znaleziono lepsze miejsce dla tych tygrysów? Przecież one już dawno przegrały z człowiekiem, który tak naprawdę zabrał im te naturalne tereny do życia na wolności. To właśnie tutaj, na tych terenach, od tysięcy lat było jego naturalne środowisko. Irytujące, że tak brutalnie rozwiązano tutaj ten problem, gdyż wcale nie polepszono warunków tym zabranym tygrysom, a nawet trafiły gorzej, bo kilka z nich wkrótce padło. Prawdopodobnie miejsce to przerodzi się z czasem w zoo. Mają ich pierwszego lwa. Po głębszym zdobywaniu informacji dowiedzieliśmy się, że te wszystkie 140 tygrysów zostało uwolnionych i wypuszczonych do dżungli z powrotem. I to jest oficjalna wersja. Oficjalna wersja według monków. Piecyk do grillowania. Oczywiście do klasztoru buddyjskiego trzeba zdjąć buty. Apartamenty buddyjskie.
Kurde, stop, pięknie. Na terenie tego klasztoru buddyjskiego przerwano budowę potężnego obiektu. Widać stare betony, wystające pręty, żuraw. Nawet mieli swoją firmę transportową, a obecnie się nic nie dzieje. Trwają negocjacje z gubernatorem tej prowincji, aby ta świątynia Tygrysów znowu zaistniała. Także wyjeżdżamy z świątyni, która jest oczywiście nieczynna. Informacje w internecie są prawdziwe. Nic tu się nie dzieje. Brama co prawda jest otwarta, ale ośrodek, można rzec, Tygrysi nie funkcjonuje. Przed ośrodkiem dla Tygrysów figura z betonu. Piękny posąg wykonany. Ale ośrodek jest nieczynny. Wzdłuż ostatniej drogi dojazdowej do bramy świątyni Tygrysa rzucają się w oczy działeczki budowlane wzdłuż tej drogi. Ich wartość podobno tutaj znacznie wzrosła ze względu na to, że jeszcze 2 lata temu był tu bardzo duży ruch turystyczny.